Witam Cię w filmie, w którym zaprezentuję 10 faktów o zbudowanym dla Norwegów niemieckich okrętach podwodnych typ 207 Kolben, których używa także Polska. Zapraszam! Fakt pierwszy. Producentem Kolbenów była stocznia Nordseewerke z siedzibą w Emden. Okręty te były budowane w latach 1963-67 na zamówienie norweskiej marynarki, która ich używała do 2001 roku. Część okrętów sprzedano do Danii i Polski. Fakt drugi. Polska używa Kolbenów od 2002 roku. Do naszej marynarki trafiły 4 okręty plus 1 przeznaczone na części zamienne. Są to następująco ORP Sokół, Sęp, Bielik i Kondor. Ich podstawowymi zadaniami jest zwalczanie okrętów przeciwnika, prowadzenie rozpoznania, transport i desant grup rozpoznawczo-dywersyjnych. Fakt trzeci. Okręty 207 Kolben są tak naprawdę powiększonymi okrętami typu 205. Jednak prócz rozmiarów okręty te różnią się kształtem kiosku, umieszczeniem steru i materiałami, z których je wykonano. Fakt czwarty. Teraz trochę danych technicznych. Wyporność podwodna Kolbenu wynosi 435 ton, nawodna zaś 370 ton. Dwa silniki diesla o łącznej mocy 1200 koni mechanicznych pozwalają osiągnąć okrętowi prędkość 12 lub 18 węzłów, w zależności czy okręt jest nad powierzchnią czy pod wodą. Fakt piąty. Zakup przez Norwegię okrętów typ 207 Kolben był współfinansowany przez Stany Zjednoczone. Sam wybór niemieckiego okrętu był wspólną decyzją rządów w Oslo i Waszyngtonie. Fakt szósty. Załoga okrętów typ 207 składa się z 18 żołnierzy, w tym 5 oficerów. W przedniej części okrętu znajduje się uzbrojenie w postaci 8 torped. Przed maszynownią umieszczono przedział dowodzenia oraz kuchnię. Fakt siódmy. W latach 80. Norwegowie w lokalnej stoczni Kværner Brug dokonali modernizacji Kolbenów. Wydłużono kadłub o 2 metry i wymieniono na nowe wiele urządzeń pokładowych, jak na przykład silniki, baterie akumulatorów czy radiostacje. Fakt ósmy. Jeden z polskich Kolbenów przeznaczony na części zamienne nieoficjalnie został nazwany Jastrzębiem. Do 2011 roku był zakotwiczony na terenie stoczni marynarki wojennej. Gdy wymontowano z niego te elementy, jakie były potrzebne bliźniakom, Jastrzębia przeniesiono na ląd. Od tego czasu okręt ten jest pomocą naukową dla studentów z 3 laboratoriami, stanowiskiem badawczym i symulatorami. Fakt dziewiąty. W latach 1989-2004 użytkownikiem Kolbenów była Dania. 3 okręty kupione w Norwegii otrzymały oznaczenia Tumleren, Springeren i Saelen. Ten ostatni brał udział w walkach na wodach Zatoki Perskiej. Fakt dziesiąty. Służące w Polsce Kolbeny zastąpiły stare okręty ORP Wilk i Dzik. Zgodnie z umową Norwegia przekazała Polsce 5 okrętów z kompletem części, wyposażenia i uzbrojenia za darmo. Nasze okręty kilkukrotnie brały udział w operacji Active Endeavor na Morzu Śródziemnym. Nazwy skandynawskie w tym filmie mogłem wymówić nieprawidłowo. Zapraszam Cię do śledzenia mojego kanału, a link do mojego Facebooka podaję w opisie. Zachęcam także do proponowania w komentarzach uzbrojenia do następnych filmów. A teraz się z Wami żegnam. Na razie.